Milcz, bo cię wyśmieją, bo powiedzą, żeś głupi. Milcz, bo odkryją, żeś i ty, jak oni, słaby. Milcz, albo co najwyżej wkomponuj się w tło. Stań się miłym dodatkiem do obrazu stworzonego przez tych, co nawet nie brali pod uwagę twojego istnienia. Jestem jak uczeń, co nie wie. A pchałem się na katedry. Jak ślepy, co nie zna ścieżek, a chciałem innym przewodzić. Jak wstydzący się wstydu, jak pacjent z otwartym brzuchem pod cienką zasłoną koszulki, jak kotwica utopiona na dnie samego siebie, wkurzony. Że mu statek odpływa. Chciałeś żyć życiem pełnym miłosierdzia, ale postawiono cię na wojnie i kazano strzelać. Dzieci miały więc niemiłosiernego ojca i już nie chciały cię naśladować. Jakież znaczenie ma dla mnie to, że oni się rozstali? Jakie znaczenie będzie miało dla nich? Jeśli prawdą jest, że każde jest na swój własny, niepowtarzalny sposób, to któż zważy na losy tych niepowtarzalnych? Dobry przykład. A któż uwzględnia niepowtarzalność kontekstu? Czy tylko na tym ma on polegać, że niezależnie od tego kontekstu? Czynię wakat na dziurze w sercu.
Czy lepszym się staje, afirmując ideał, czy żyjąc tym, co dostępne? Ale czy to, co dostępne, jest tym, co ma być? I czy dostępne nie rośnie, gdy afirmuję ideał? Pytam się ponownie o pług we własnych rękach. I co mam pogrzebać w bruzdach, w których siać nie będę? Wyrośnie na tym gnoju zboże przyszłych pokoleń? Czy miałeś wątpliwości, chudzielcze wysuszone? Czy wahałeś się co do formy, kształtu, połowicznych rozwiązań? Czy wybrałbyś raz jeszcze przegraną w imię pełni? Czy jednak wygraną na gruncie realistycznego kompromisu? Co nam prorocy prawd niewybieranych? Głosiciele pieśni, których nikt nie słucha? Na co ta żyć tak wielu przegrana? Jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą? Staje się na nowo istotnym, aby nie tworzyć pozorów. Nie podbarwiać wizerunku. Nie zwodzić co do prawdziwych intencji. Nie kreować zewnętrznej fasady, którą inni kiedyś wypełniali prawdziwym, wzbudzającym szacunek życiem. Uznać, jak naprawdę jest. I nie wyprzedzać opowieścią realności własnego życia. Thank you.
stałem się jak i ty prorokiem zasłyszanej idei. Propagatorem treści wyczytanych w jednej książce. Głosicielem użyteczności narzędzi jedynych spośród mi znanych. Wyznawcą dogmatu jednej perspektywy. Aż złagodniałem, pojąwszy, że można inaczej. Że podczepiłem się pod dialog konkurujących stanowisk, nieświadom ani motywów zaangażowanych stron, ani złożoności samej gry. I nagle zrodziła się chęć propagowania niewiedzy, niezrozumienia, wątpliwości, wielkiego pytania zamiast małej pewności. Ale któż takiego proroka, co mówi, że nie wie, chciałby w ogóle słuchać? Wygrywa pewność, niewzruszona wiara i determinacja we wdrażaniu wyznawanych poglądów. Ci, co mają wątpliwości, milkną zakrzyczani, albo ujęci jego pewnością siebie, ruszają ze skutecznym prorokiem jednej księgi. Miła mi, jak i tobie, prawda i skuteczność. I smuci, jak i ciebie, ta konieczność wyboru.